ciąg dalszy DB Technologies. Co my tutaj mamy? Opowiedz, w jaki sposób możemy zaoszczędzić kablozy i co daje nam to rozwiązanie, bo słyszałem, że jest mega elastyczne i mega funkcjonalne. Tak jest, myślę, że dla wszystkich użytkowników DB Technologies jest to rewolucja. Przyznam to szczerze, bardzo dużo systemów przygotowałem w ostatnich latach i brakowało mi czegoś takiego jak tutaj, więc jest to następca Kontrola 2 i Kontrola 8. Nazywa się Control24A i zawiera w sobie unowocześniony protokół RDNet, który w tej chwili obecnie nazywa się A2Net. I tak jak w poprzednich urządzeniach, na każdą linkę tego protokołu możemy zapiąć do 32 urządzeń. W przeciwieństwie do Kontrola 2 w starszej wersji mamy już gniazdo Ethernet, więc możemy je podłączyć do sieci i korzystać z połączenia bezprzewodowego chociażby. Wyświetlacz z możliwością zmiany między innymi, co jest istotne, włączenia DHCP lub użycia adresu IP statycznego, no i oczywiście złącze USB-C obecnie, ale bardziej wydaje mi się ciekawe jest to, co jest z tyłu tego urządzenia, czyli w końcu wejścia analogowe i ASEB-u i oczywiście gniazda podaj dalej. Krótko mówiąc, co nam to umożliwia? Możemy w końcu podać cztery sygnały analogowe lub 4 ASEB-u, które wraz ze sterowaniem poprzez protokół A2Net będą podawać nam na każdą paczkę sygnał i sterowanie. Więc w końcu możemy sobie odpuścić podłączenie analogowe, a jednocześnie ominąć konwersję chociażby cyfrowo-analogową i korzystać z sygnału cyfrowego już z samej konsolety do głośników. Oczywiście możemy również korzystać z wejść analogowych. I następnie w Aurorze możemy sobie wybrać, który sygnał konkretna paczka ma przyjąć i co dla mnie ważne, może nam też to urządzenie monofonizować wejścia 1, 2 lub 3, 4, więc jeśli potrzebujemy zmonofonizować sumę na frontfill czy na jakiś outfill delay, możemy to teraz prosto zrobić, nie musimy tego sygnału dostawać z konsolety. Wspomniałeś także wcześniej o funkcji fallback, która w zasadzie pełni teraz dla Ciebie taką funkcję redundancji. Opowiedz też o tym. Dokładnie tak. Jest to też świetne rozwiązanie nowe. Oprócz podłączenia sygnału audio po ASEB-u i podania go razem ze sterowaniem poprzez skrętkę, możemy również podać sygnał analogowy bezpośrednio do głośników i z poziomu Aurory zaznaczyć to w poszczególnych nawet głośnikach, gdybyśmy tak potrzebowali, funkcję fallback, która działa krótko mówiąc na tej zasadzie, że jeśli paczka zgubi synchronizację albo straci sygnał po ASEB-u, automatycznie w przeciągu dwóch próbek i bez żadnych artefaktów dźwiękowych przełącza się na sygnał analogowy, więc jest to najzwyczajniej świetna redundancja. I to w zasadzie dla każdego ekosystemu tak naprawdę, niezależnie z jakiej deski korzystamy. Z bardzo fajne nowości. Tak, tutaj jeszcze mamy ten moduł, może opowiedz jeszcze, gdzie można go zastosować, w jakich modelach paczek. Żeby cały protokół A2Net mógł działać z naszymi urządzeniami, muszą być one wyposażone w kartę modułową właśnie A2Net. Pasuje ona tylko do urządzeń, które posiadają w sobie wzmacniacz G4 i ten moduł umożliwia nam właśnie przyjęcie tego sygnału i sterowania po skrętce i oczywiście podaj dalej. O czym jeszcze nie wspomniałem, urządzenie Control24A ma POE na tym wyjściach dwóch, więc jesteśmy w stanie nawet podać na przykład na jakiś laser, na ramię, zasilanie już bezpośrednio z tego, bez potrzeby ciągnięcia drugiej skrętki. No i oczywiście rewolucyjna nowa funkcja w Aurorze, integracja z chmurą. Po założeniu konta na stronie DB Technologies możemy rejestrować logi z wszystkich urządzeń, monitorować je w czasie rzeczywistym, a nawet sprawdzić ich historię od początku ich istnienia. Świetne urządzenie dla rentalowców czy integratorów, ludzi nadzorujących różne instalacje.